dzięki uprzejmości firmy Cedrus mam przyjemność zrecenzować dziś tę oto glebogryzarkę spalinową. I choć przetestuję ją nie tylko tutaj, więc na tej dość ceglano-kamienistej glebie, przetestuję ją również na nieco takim większym, choć nieco piaszczystym ogródku, na miejscu, gdzie wcześniej rosła trawa. Będzie troszkę tych testów, ale pozwólcie, że na samym początku troszkę pogadam o tym sprzęcie, opiszę Wam, jakie ma cechy, jak to sobie radzi, jakie ma parametry, o wadach i zaletach, a na koniec skupimy się już tylko na teście pracy, także zapraszam. Cedrus GLX 540, tak brzmi pełna nazwa tego modelu. Aby sprawdzić specyfikację, o której oczywiście za chwilkę powiem więcej, czy też aktualne ceny, odwiedźcie stronę producenta cedrus.com.pl lub też strony internetowe, czy też lokalnie dealerów tej marki. To już jest całkiem spora glebogryzarka. Żeby to pokazać, pokażę obok taką klasyczną, mniejszą glebogryzarkę, no prezentuje się przy niej dużo skromniej. To jest już sprzęt, który nadaje się nie tylko do tego, żeby przemieszać glebę w naszym ogródku, który uprawiamy co roku. On nadaje się również do dużo twardszej gleby, również do takiej, która nie była w przeszłości uprawiana. To wszystko za sprawą, że no, ten sprzęt już troszkę waży. Jest tu 90 kg, więc on dzięki temu jest już w stanie fajnie w glebę się wgryźć. To nie jest taki klasyczny skoczek za jakieś tam 1200-1300 zł, który waży jakieś tam 25-30 kg i który zazwyczaj na twardej glebie to tylko podskakuje. Sama masa własna oczywiście nie wystarcza do tego, żeby uprawiać trudniejszą glebę. Ten sprzęt posiada jeszcze szereg innych atutów. Poczynając od bardzo mocnego silnika, który nadaje się do takiej szerokości 54 cm, jak znalazł. Tu jest silnik Weima o pojemności 212 cm3. To jest silnik tak naprawdę wzorowany na profesjonalnym silniku Hondy GX200, więc żeliwna tuleja, łożyskowany wał, wszystkie te cechy takie same jak w silniku Hondy. Dodatkowo producent przystosował go tu do pracy w trudniejszych warunkach takich pyłowych, stosując m.in. dwuczęściowy, w tym olejowy filtr powietrza. Sam taki silnik już waży troszkę kilogramów, ma duży zbiornik na potrzeby dłuższej pracy, ale co ważne, ten silnik jest umieszczony, tak jak widzicie, troszkę inaczej. Zazwyczaj w glebogryzarkach mamy silniki umieszczone bokiem, tu taką dużą obudowę z tworzywa, a pod nią ukryte paski, które napędzają nasz agregat najczęściej, naszą przekładnię napędową. Tu czegoś takiego nie ma. Ta glebogryzarka ma prawdziwą skrzynię biegów, która no, dzięki temu, że nie ma tu żadnych pasków, są tylko i wyłącznie koła zębate w tej skrzyni, przekazuje 100% mocy nie tylko na agregat, ale również na koła, więc sam silnik prędzej się wyłączy, niż pozwoli tu na jakieś piszczenie, jakiś uślizg. Jesteśmy tu wolni od tych problemów znanych od tradycyjnych glebogryzarek napędzanych paskami. Ta skrzynia biegów napędza nam nie tylko koła, mamy tu dwa biegi do przodu lub zbieg wsteczny. Koła są stalowo-gumowe, tu z takim dość imponującym protektorkiem. Wiadomo, same koła można ustawić w różnych pozycjach. Mamy tu trzy możliwe otwory, plus również w samym wale dwa otwory, więc tutaj rozstaw tych kół można bardzo imponująco regulować. Sama skrzynia nie tylko przekazuje napęd na nasze koła, tam do przodu lub do tyłu, ale również tu mamy wyjście wałem na cały agregat pracy i również ogromną zaletą tego agregatu jest to, że on nie tylko jest w stanie poruszać się do przodu za pomocą tej solidnej skrzyni, ale posiadamy tu również bieg wsteczny noży, a ten bieg wsteczny pozwala nam uprawiać bardzo trudną glebę, co nawet mamy tu zaznaczone na tej obudowie. Tu wytłumaczę dla laików, dlaczego wsteczny bieg noży jest tak istotny, jeśli chcemy uprawiać twardą, zbitą ziemię. Otóż wyobraźcie sobie, że nadajemy jakiś tam pierwszy lub drugi bieg na koła nasze napędowe, a dodatkowo noże glebogryzarki kręcą się w tym samym kierunku. Dlatego tu tak, jak zobaczycie nawet na tych ujęciach, jak na twardej glebie te noże próbują się obracać, to one nie chcą się wgryzać, tylko próbują wypchnąć, mimo tej masy własnej, do przodu tę 90-kilogramową glebogryzarkę. Posiadając taki bieg wsteczny, noże kręcą się w przeciwnym kierunku do kół i sam nasz agregat mocno się wgryza, a to koła nadają cały napęd glebogryzarce, dzięki czemu porusza się ona powoli do przodu, ale bez takiego efektu wyrywania. Nie bójcie się, do tyłu ona tymi nożami też nie pojedzie, ale sam bieg wsteczny noży sprawia, że wgryza się ona bardzo porządnie w twardą ziemię. I tu sobie zobaczcie teraz takie ujęcie, jak testowałem ją na takiej zbitej ziemi. Wiele glebogryzarek posiada bieg wsteczny, ale jest on zazwyczaj sporo wolniejszy, czasem pięciokrotnie wolniejszy, żeby tylko wydostać się z naszej uprawionej ziemi. Tu noże w obu kierunkach poruszają się z tą samą prędkością. Sprzęt posiada całą masę regulacji, które mają nam pracę ułatwić. Od chociażby zwykłej regulacji obrotów silnika, od naprawdę małych obrotów jałowych,
powysokie, które są potrzebne do trudniejszej pracy. Poprzez to, że mamy dwa biegi do przodu, więc jak gleba trudniejsza, włączamy sobie jedyneczkę, ona jest tutaj, jak trudniejsza, to włączamy sobie dwójkę poprzez kierunek tych noży, ale również mamy możliwość rozszerzania całych kół, zwężania sobie naszego agregatu pracy, więc nie musi to być 54 cm, można to zwężyć tak naprawdę o dowolną szerokość, bo poszczególne noża można też odkręcić. Mamy tu również regulację głębokości roboczej, jest odpowiednia stopka, tu jak wyciągamy sobie ten bolczyk, możemy na tych otworach regulować tą szeroką stopką, jak głęboko nasz sprzęt ma pracować. Zobaczcie też, że ta stopka też jest dużo szersza niż w takich klasycznych glebogryzarkach. Dodatkowo cały agregat jest zabudowany, żeby ta ziemia była idealnie w tym miejscu, żeby nie rozsypywała się gdzieś na boki. Mamy tu regulowane takie przesłony, że jeśli pracujemy nieco płycej, to możemy sobie te osłony obniżyć, jeśli głębiej, to podnosimy do góry. Na samym końcu mamy również takie uchylne, grawitacyjnie, takie ala grabie, które równo rozprowadzają nam na sam koniec tą ziemię, dzięki czemu po uprawieniu wygląda ona naprawdę fajnie. Dodatkowo mamy chociażby regulację naszych rączek, wyżej, niżej, można to sobie w szybki, beznarzędziowy sposób dopasować do operatora, jak tam chcemy takie rączki ustawić. Więc sama konstrukcja tego urządzenia, no to spójrzcie jeszcze raz na przytwierdzenie tej skrzyni do silnika, z bardzo imponujących rozmiarów podzespół, to wszystko powinno wytrzymać długi czas. Nawet sama ta rączka to bardzo gruba śruba, solidnie montowana. No, jak dla mnie jest to naprawdę solidnie rozwiązany sprzęt, bez jakichś kurcze plastikowych kół pasowych, bez pasków, które mówię, mogą się gdzieś tam przy większym oporze ślizgnąć, piszczeć, szybciej się zużywają, są obsługowe, a tu, jeśli chodzi o tą skrzynię, fakt, że jest tutaj ponad 2 litry oleju, który co jakiś czas należy wymienić, ale jest to rozwiązanie dużo solidniejsze i trwalsze. To samo tyczy się silnika, tak jak mówiłem, ta żeliwna tuleja, ten łożyskowany wał sprawia, że on naprawdę w takich cięższych warunkach, które nie są dla niego aż tak uporczywe, bo on jest tu naprawdę spory, może pracować długi czas, nie męczy się. No to jest w sumie jedna z lepiej dobranych jednostek, jeśli chodzi o ten sprzęt. Na 54 cm szerokości roboczej to on radzi sobie tutaj świetnie. Obsługa tego sprzętu też jest dość prosta i intuicyjna. Jak na funkcje, które posiada, jest to bardzo banalny sprzęt w obsłudze. Tu tylko mamy włącznik zapłonu, on o także wszystko wiadomo. Silnik, gdy zimny, ssanie. Jak ciepły jest, jak ten, to ssania nie trzeba. Lekko za linkę. Regulacja obrotów. Jednocylindrowe benzynowe silniki, dzięki temu, że mają odprężnik, bardzo łatwo się odpala. No, obsługa też jest bardzo prosta, bo tu mamy tak, nazwę to odwrotnie działające sprzęgło. W tym momencie, jak odpalimy sprzęt, możemy sobie przełączać biegi i on nam nie wystartuje, nieważne czy to przód noży, czy tył, czy też bieg wsteczny, jedynka, dwójka, ten sprzęt nam nie ruszy. Dopiero jak chcemy, żeby cokolwiek się działo, czy też kręciły się noże, czy też działał napęd, to włączamy tą dźwignią, jak puścimy, sprzęt się zatrzymuje. Czyli trochę odwrotnie jak w sprzęgle, bo je trzeba wcisnąć, żeby sprzęt przestał jechać, a tu jak wciskamy, no to sprzęt będzie się poruszał. Pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, wszystko wyłączone. Jedyneczka. I ruszamy. Puszczamy, ruszamy. Dwójeczka. Większe obroty. Więc teraz mogłem sobie zmieniać biegi, noże stały w miejscu. Teraz noże do tyłu. A teraz była jedyneczka, noże na neutralnym i noże w drugą stronę. Mega prosta obsługa. Jeśli już chodzi o testy pracy, pierwszy grunt nie był zbyt wymagający u mojego kolegi, ogródek, który co roku jest uprawiany, ale gleba taka piaszczysta, niezbyt wymagająca, sucha, także na spokojnie na dwójeczce sobie opękałem. Działeczka dość duża, zrobiłem to może w 7 minut, także przy tej szerokości roboczej fajnie to idzie. Od razu te grabie, takie ta blacha, która z tyłu nam osłania, fajnie układa tą całą powierzchnię, gleba jest fajnie spulchniona, także tu nie było żadnego wyzwania, nie trzeba było eksperymentować z żadnym biegiem wstecznym, klasycznie do przodu.
tylko na jakiejś cegłówce coś tam się zdarzyło, że glebogryzarka podskoczyła. Taką cegłówkę się wyrzuca i można pracować dalej. Później u siebie na takiej bardziej wymagającej glebie planowałem już przetestować bieg wsteczny. W tym celu trzeba obrócić nożyki i da się to zrobić bez konieczności większego demontażu glebogryzarki, bo tutaj pod spodem ściągamy sobie zabezpieczenie od noży. W tym miejscu wysuwamy ten bolczyk. Ok, i taki nóż możemy sobie zsunąć. On nam tu w odpowiednim miejscu to wyjdzie. O, i nożyk schodzi. I teraz ten cały kompletny zestaw zakładamy na drugą stronę, tak żeby noże kręciły się w przeciwnym kierunku. Mamy tu nawet odpowiednią instrukcję, która wymaga, że taki nóż z lewego na prawy trzeba zamienić i odwrotnie. Teraz jesteśmy u mnie i tu mam troszkę bardziej wymagającą glebę. Miałem ją szykowaną, no chyba w lutym było kilka takich ciepłych dni, że udało nam się tu wstępnie porównać, mimo że było wtedy bardzo duże błoto. I zobaczcie od tamtej pory te wszystkie ślady po traktorach. Tu zobaczcie, całe buty się poodciskały, to bardzo ciężko się jest tego pozbyć. Także będzie tu miało dużo ciężej, ale też mnie martwi, bo jest tu niestety bardzo dużo kamieni, jak na przykład tu. Noże obrócone, spróbujemy teraz na tym wstecznym, zobaczymy jak sobie poradzi. Jest już sporo więcej hałasu podczas pracy, ale zobaczcie, jak tu jest twardo. No ja na tym szpadlu, no mogę ustać. Widzicie to? Naprawdę trzeba się przyłożyć, a to nóweczka Fiskars, żeby go wbić. O. Także gleba jest mocno wymagająca. Teraz dla porównania przejadę Wam tu takim mniejszym urządzeniem, żebyście zobaczyli, jak ono sobie radzi. Dla porównania zobaczcie, jak rozdrobniona jest gleba po tej małej glebogryzarce. Nożyki kręcą się troszkę wolniej, te bryłki są bardzo duże. Tu rozwalona ta gleba jest dużo lepiej, to wszystko jest jeszcze bardziej puchowe, a przejechałem tylko raz jedną i drugą. Jak na jeden przejazd to i tak jest super, ale szkoda wręcz tego sprzętu u mnie. Tu jest tyle kamieni. Tu kiedyś były w ogóle jakieś szopki popostawiane z fundamentami. I tu jest naprawdę straszne gruzowisko. Także ma tutaj wycisk ta glebogryzarka. Zobaczcie, czego tu nie ma. Nawet jakieś metale szlachetne odnalazłem. Zobaczcie, ile stali. Cały czas jakiś gruz, kamienie, więc ona też tutaj przez to ma troszeczkę gorzej, no bo cały czas wywala jak nie jakieś dachówki, no ale trudno, na potrzeby testu ciężko mi znaleźć tu jakiś lepszy grunt. Przejadę to jeszcze raz, tym razem noże są ustawione już normalnie, tak jak w klasycznej glebogryzarce, żeby wyszło to trochę równiej. Zrobię przejazdy po tym, co jest i zobaczymy. No i cóż, wszystko pięknie spulchnione, tak jak powinno być. Chociaż tym razem nie ukrywam, że chyba przejechałbym dwa razy do przodu z nożami kręcącymi się do tyłu, ponieważ jeszcze gdzieniegdzie, gdzie wcześniej glebogryzarką troszkę przeskoczyłem, jak złapało taki twardszy grunt, to glebogryzarka bardzo wyrywała do przodu. No i cóż, też sprzęt wypadł naprawdę dobrze na tej drugiej ziemi. Nic kompletnie się nie stało, mimo że tych cegłówek troszkę trafiłem. I na sam koniec znów obróciłem noże, tym razem kręciły się do przodu. U mojego kolegi najpierw przygotowałem ziemię, która leży po budowie tak 2 lata. On chciał zasiać na tym trawnik, więc skosiłem poprzednią trawę i wszystko
wszystko razem z tą taką dziką darnią, że tak nazwę, przemieszałem tą glebogryzarkę. Na jeden raz już było w porządku, a po dwóch razach gleba pięknie spulchniona, także tylko wygrabić, zasiać trawę. Zobaczcie, jak to finalnie wyszło, jak były tamte, jak radziłem sobie z tamtymi zmaganiami. Także moim zdaniem robotem robi to naprawdę dobrą. Jeśli chodzi o nożyki, można je oczywiście wymieniać pojedynczo, nie trzeba całych zestawów kupować, tylko kupujemy pojedyncze ostrza. Glebogryzarka dodatkowo z przodu ma taki zderzak, no i też pewnie zapytacie, co z akcesoriami do tej glebogryzarki, bo czy to jest jeszcze taki dzik, czyli takie urządzenie wielofunkcyjne, czy raczej tylko glebogryzarka? Cóż, to jest raczej typowo glebogryzarką. Nie są tu przewidziane jakoś większe akcesoria, więc nie dołożymy tu zamiatarki, nie dołożymy tutaj pługu. Jako akcesoria chyba zaczepiane z tyłu na tę blokadę można kupić taki jednoskibowy pług. Coś takiego jest dostępne z oficjalnych dedykowanych dodatków od Cedrusa. No ale jeśli będziemy chcieli, to tak naprawdę blokuje nas tylko wyobraźnia. Pod te mocowania silnika gdzieś tam tył, z tyłu pod skrzynię jakiś pług do śniegu moglibyśmy zamontować. Jeśli ktoś by się uparł na jakąś przyczepę, to myślę, że z tyłu pod te mocowanie coś takiego małego można by podczepić. Dodatkowo sporym ułatwieniem jest to, że koła pasują również w miejsce noży. To jest ten sam rozstaw osi, ta sama średnica, więc gdyby ktoś chciał wykorzystać to narzędzie, to śmiało można koła założyć do tyłu lub ostrze na przód. Można sobie wtedy zrobić dużo taką bardziej kompaktową glebogryzarkę. Można tu coś pokombinować, ale mówię, z akcesorii raczej tylko jest ten pług, czyli to taka bardziej typowa glebogryzarka. Ze względu na to, jak ten sprzęt jest skonstruowany, co oferuje, to jestem bardzo zadowolony z niego i z jego ceny. Taką glebogryzareczkę można już kupić za 2900 zł. Ja uważam, że z tak dużym silnikiem, z tą skrzynią biegów, z tym obudowanym agregatem, że jest to cena uczciwa. Taka zwykła glebogryzarka, mała, bez kół napędowych, to jest jakieś 1500, a to jest naprawdę solidnie skonstruowany sprzęt. Dla mnie to wygląda bardzo spoko i tak naprawdę jest to sprzęt, który nie ma zbyt wielu wad. Jeśli miałbym się coś czepić, to jakieś takie drobne wpadki, jak na przykład krzywo przyklejone naklejki. Zobaczcie, tak patrząc na to, teraz mamy bieg neutralny, teraz bieg wsteczny, to jeszcze nawet pasuje, ale na przykład bieg pierwszy jest w tym miejscu jedno pojedyncze kliknięcie i tu jest teraz jedynka, więc można go tak troszkę pomylić z biegiem neutralnym. Dwójkę mamy tu, więc te naklejki mogłyby być troszkę przesunięte, ale być może lekko się tu czepiam. Czasem mamy taki efekt, że jak chcemy z biegów przednich włączyć wsteczny, to delikatnie trzeba sprzęt ruszyć, żeby nam ten wsteczny tu wskoczył. O, coś takiego. Podczas pracy to działa dużo płynniej, tylko tak na sucho jak zmieniamy, to jest taki przypadek. I z rzeczy konstrukcyjnych nieco inaczej umocowałbym te dźwignie, chyba ją sobie tutaj obrócę w ten sposób, bo w ten sposób często haczyłem gdzieś o ogrodzenie i zmniejszały mi się obroty. No i na przykład ta wyściółka, bardzo wygodna, ale uważam, że jak będziemy pracować przy ziemi w rękawiczkach roboczych, to będzie można to dość szybko zniszczyć. Mogło to być jakieś nieco solidniejsze. Poza tym konstrukcja jest naprawdę spoko i jak na to, co ją testowałem, nie zapowiada się, żeby tu coś miało się poważnego uszkodzić. Także to jest już sprzęt, który na usługach zrobi Wam robotę. Oczywiście są jeszcze większe maszyny, więc jeśli chcecie, to zerknijcie na stronę cedrus.pl, zobaczcie sobie, co tam mają, ale tym da się już zrobić fajnie robotę. Robota jeszcze nie jest on na tyle ciężki, żeby był jakiś toporny podczas pracy, bo jakiekolwiek zawracanie czy coś, to bez problemu jesteśmy sobie sami w stanie tą maszynę obrócić. Nie trzeba często nawet tych biegów zmieniać. Sam jeszcze jestem w stanie na biegu neutralnym wepchnąć ją na samochód dostawczy po jakichś najazdach, więc to jeszcze nie jest jakiś tam wielki kloc, ale już całkiem przyjaźnie robotę robi. Także ja ogólnie polecam. Będzie jeszcze film, być może wrzucę go równolegle z unboxingu tej maszyny, jak ją rozpakowałem, montowałem, bo jest tu troszkę montażu, jak tak przychodzi spakowana w kartonie, ale bez problemu da się to ogarnąć. No i cóż, dajcie znać w komentarzach, czy film się podobał. Nie testuję wiele glebogryzarek, więc być może zasugerujcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym teście, albo być może rzucę jeszcze jakiegoś shorta z tej maszyny. Także sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do pozostałych filmów. Na razie, cześć!